Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynamy tak chwilowo bez slajdów, więc ja się przedstawię. Mam na imię Andrzej, nazwisko Grzesik, mam Twittera i jakbyście chcieli slajdy, dostaniecie je bardzo chętnie mailem. Mailujcie do mnie na andrzej.grzesik@gmail.com. Wszystkimi się bardzo chętnie podzielę. Mamy drobne problemy techniczne, mój komputer tutaj nie działa, a ten nie ma keynota, więc trochę będziemy czarować. W międzyczasie skorzystamy z aplikacji takiej, która zrobi, mam nadzieję. Tak będę improwizował. Robię Gikona. Słyszeliście pewnie o Gikonie, świetna konferencja. Byłem też jednym z ludzi zakładających Software Craftsmanship Kraków, Kraków Hadoop User Group. Robię Polish Java User Group. Jestem, tak jak było powiedziane, jeszcze od niedawna jestem Oracle, to się Developer Champion nazywa. To znaczy, że chciałem Wam dzisiaj pokazać wersję premierową tej prezentacji z demem na Oracle Cloudzie, ale ze względu na problemy techniczne przygotowałem wersję backupową, która nie używa internetu i nie pokazuje ani kawałka Oracle Clouda i niestety dzisiaj z takiej będziemy korzystać, więc jakbyście chcieli pogadać o Oracle Cloudzie, bardzo chętnie potem i jakby ktoś był bardzo zainteresowany przyszłością Jawy, w szczególności zmianami w wersjach, tym co się będzie działo z Jawą 9 albo co się podziało z Jawą 9, 10, 11, jak to ma wyglądać w przyszłości, też zapraszam do rozmowy, bo to jest teraz dość głośny i duża zmiana. Pochodzę z tamtego miejsca. Literką C jest oznaczona moja ulubiona rodzinna konferencja w Polsce. Mam nadzieję, że BITconf to zmieni i będę miał dwie ulubione polskie konferencje poza tą, którą sam robię. Ale mieszkam w Londynie. Stąd po raz pierwszy od paru lat zdarza mi się przeprowadzać prezentację po polsku. To jest bardzo przyjemne. Wreszcie mogę mówić po naszemu. Przepraszam za wszystkie naleciałości. Połowy terminów będzie mi brakowało po polsku, więc jak ktoś będzie się czuł urażony, to z góry go przepraszam. Przyjmę wszelką krytykę po prezentacji, potem na klatę. Dlaczego blockchain? Dlatego, że wychodzi, że to jest taka drobna rewolucja. Jest strasznie dużo hype'u, jest strasznie dużo firm, strasznie dużo projektów. Gdzieś na Twitterze znalazłem informację, że w ciągu ostatnich 3 lat było 28 tysięcy projektów związanych z blockchainem, z czego 90% upadło. To są chore liczby. Ktoś z Was używa blockchaina? Ktoś z Was czuje się ekspertem w tej dziedzinie? No Kuba widzę, że podnosi nieśmiało rękę, bo Kuba jest ekspertem w każdej dziedzinie. Ale poza tym, dlaczego blockchain powinien, mógłby Was interesować jako, Was jako ludzi technicznych? Zakładam, że w większości programistów. Słusznie zakładam? Tak, w szczególności jawowców. Po cichu, albo chociaż mieliście jakąś styczność z Jawą, bo blockchain poza kryptowalutami, można tym oczywiście ogrzewać sobie mieszkanie, można, nie wiem, mieć idealne warunki do hodowania zakwasu na brzurek albo do jakichś innych roślin, które potrzebują dużo ciepła, tam co kto lubi, co kto ten. Zmienia sposób, w jaki my dokonujemy przelewów pieniędzy albo umożliwia ta technologia. Jeżeli ja chcę, nie wiem, jak masz na imię? Jeżeli ja chcę Wojtkowi dać 100 zł, to po pierwsze muszę mieć 100 zł, co jest trudne przy naszych podatkach, ale mogę mu wziąć ten banknot i dać, mogę mu zrobić przelew. W momencie, kiedy zrobię to w jakikolwiek inny sposób niż dając mu do ręki banknot, to uczestniczy w tym cała masa pośredników. Przelew z banku, wewnątrz jednego banku jest spoko, przelew w obrębie dwóch banków lub więcej będzie zdecydowanie bardziej skomplikowanym tworem. Zmienia to, jak my między sobą wymieniamy się pieniędzmi albo przekazujemy sobie wartość. Jeżeli ktoś robił z Was kiedyś przelew za granicę, współpracujecie z zagranicznymi firmami, tam jest mnóstwo pośredników, te koszty potrafią być dramatyczne. To jest, kiedyś było jeszcze trudniej, teraz jest TransferWise, teraz są Revoluty. To się stało nagle mega proste. No, na czym Revolut, na czym TransferWise oparli po części swój biznes model? Na tym, że będą ścinać prowizje. To znaczy, że te prowizje były gigantyczne i bardzo profitable, bardzo takie zyskowne. Western Union przecież żył z przekazów pieniężnych za jednej granicy na drugą. No to jest wielki biznes, tam jest bardzo dużo pośredników. Jakby się udało jakoś wyciąć tych pośredników, to oczywiście oni będą mało zadowoleni, ale te pieniądze będzie można jakoś zgarnąć. Tu wchodzi blockchain. Po drugie, nowe pieniądze. Słyszeliście, ktoś z Was się pewnie kiedyś zastanawiał, jak to jest, że pieniądze są pieniędzmi. Pieniądze mają takich 5 cech. To może trochę trącić ekonomią. Po pierwsze, muszą być rzadkie. Jeżeli ktoś łatwo może doprodukować pieniędzy, to wtedy te pieniądze no, nie odzwierciedlają wartości, więc jak rząd to drukowuje, no to wiadomo, mamy inflację. Muszą być podzielne. Jeżeli bym chciał używać, nie wiem, krowy jako pieniądza, to jest pewien problem, bo jak chcę kupić w kiosku gazetę i
gazeta kosztuje krowę i chcę kupić zapałki, zapałki też będą kosztować krowę, a czujemy, że to coś nie tak, no to fajnie byłoby móc to podzielić. No, krowa się, powiedzmy, psuje, jak ją się podzieli. Ogólnie pieniądze, które przyjęło się, że używamy, da się je podzielić. Stąd mamy grosze, stąd mamy złotówki i stąd mamy różne wartości, żeby dało się dość bardziej precyzyjnie odzwierciedlić wartość. I pieniądze same w sobie powinny to obsługiwać. Powinny być trwałe. Znaczy się, jeżeli mamy pieniądze, to one nam po 2 latach nie wyekspirują w jakiś magiczny sposób. No pieniądze cyfrowe mają ten drobny problem, że bez energii nie działają. Pieniądze papierowe, zwykłe, klasyczne, oprócz tego, że potrzebują konwojów, skarpet, wielkich szaf, czegoś, to mogą sobie leżeć i można znaleźć pieniądze sprzed wojny, albo jeszcze lepiej z, nie wiem, z XVI wieku i o ile polscy archeolodzy nie dogadają się z policją, to będzie to przestępstwem, ale można je znaleźć, one dalej będą dużo warte. Pieniądze powinny też umożliwiać, łatwo powinno się dać przekazywać dzięki nim wartość, no bo dzięki temu one będą mogły być w obrocie. Złotówki jak najbardziej to obsługują. W momencie, kiedy wchodzą w grę granice, to się staje bardziej skomplikowane, trzeba konwertować. No i pieniądze powinny być jeszcze, to się ładnie nazywa fungible po angielsku, wymienne. 50 zł to jest 50 zł. Czy ktoś da mi 2 razy 20 plus 10, czy 1,50? Mnie to mało obchodzi, ja nie jestem kolekcjonerem pieniędzy. Niektórzy ludzie, jak zobaczą jakiś bank, no to dostaną, nazwijmy to ładnie, wytrzeszczem, bo magiczna kombinacja liczb będzie po pierwsze liczbą pierwszą, a po drugie banknot może mieć jeszcze jakieś specjalne właściwości, ale dla nie kolekcjonerów pieniędzy wiadomo, 10 zł to 10 zł. I tyle. Gotowe. Oczywiście, jak ktoś chce kupić Mercedesa za 1 groszówkę, to tutaj jest taki przypadek trochę typu edge case. No ale. Więc co? Blockchain, pieniądze, wiadomo, co się musimy pokazać, musimy powiedzieć o Bitcoinie. Bitcoin to jest slajd z maja, kapitalizacja, czyli wartość wszystkich wykopanych Bitcoinów jest szacowana nam na 145 miliardów dolarów. To jest bardzo dużo pieniędzy, potem jest Ethereum. Tych walut jest całkiem dużo, więc widzicie, że jest dużo. Widzicie, że one są dość, potrafią być dość dużo warte. Z tym jest związane coś bardzo ciekawego, bo to jest z maja, a to jest z dzisiaj rano. Bitcoiny warte są 111, Ethereum jest warty nagle 21, dla przypomnienia. Wcześniej Bitcoin 145, a Ethereum 70. Znaczy jak ktoś miał dużo Ethereum i dalej ma dużo Ethereum, to w przeliczeniu na przykład na złotówki lub na euro lub na funty ma dużo mniej. Dlaczego to jest interesujące dla was jako programistów? Jeżeli ktoś zajmuje się systemami do tradingu albo ktoś chce tym handlować, to tu jest miejsce do zrobienia zysku. Ja nie mówię, że to należy i to będzie dobra inwestycja, tylko mówię, że można, ponieważ jest dużo volatility. To się zmienia. Skoro się zmienia, to można próbować kupować, jak jest tanio i sprzedawać, jak jest drogo i wszelkie inne pochodne kombinacje z tego wynikające. Ale o handlu bitcoinami nie będzie dużo. Natomiast bitcoiny, znowu screen z maja, warty 1 bitcoin 6 tysięcy funtów, to jest strasznie dużo. Jakby nie patrzę, 6 tysięcy funtów za jednego bitcoina, no to wychodzi, że będą problemy z tym, jeżeli chcę kupić znowu zapałkę, to zapałka to będzie 0,0000 coś tam bitcoina. Na szczęście bitcoin to obsługuje, bo bitcoin, całymi bitcoinami za rzeczy się rzadko płaci. Bitcoiny obsługują części dziesiętne bardzo dobrze i ułamkowej. Mają też ciekawą rzecz pod tytułem limit maksymalny ilości bitcoinów na świecie, 23 miliony, więcej nie będzie, bo się nie da, chyba że ktoś zrobi forka. O handlowaniu mówiliśmy. Duże ryzyko, no bo można wyparować sobie 1/3, znaczy 2/3 własnego portfela, na przykład inwestując dużo w Ethereum, ale jest też szansa na duże zyski, dlatego że jest dużo tych fluktuacji. Bitcoin. Co można zrobić z Bitcoinem? Można kopać. Ktoś z was kopie? Dobra, tak teoretycznie, ktoś z was rozumie kopanie? 2, 3, 4, parę osób, świetnie. No więc kopanie. Jakbyście się chcieli zainteresować kopaniem, to teraz z kopaniem Bitcoina jest trochę późno, bo to jest obrazek wzięty z internetu. Tak może wyglądać profesjonalna kopalnia Bitcoinów. Dlaczego kopalnia? Bo ludzie robią to na skalę przemysłową. Jeżeli jeden Bitcoin jest warty 6 tysięcy funtów, czyli pi razy około 10 tysięcy dolarów prawie, to znaczy, że przy parunastu Bitcoinach to można dostać dużo pieniędzy. No i co? No i wychodzi na to, że w Chinach między innymi, w miejscach, gdzie jest tani prąd, albo gdzie można się podłączyć do prądu tak, żeby za niego nie płacić, albo w miejscach, gdzie jest zimno, żeby nie było problemu z chłodzeniem, ludzie robią sobie zakłady, w których po prostu mają baraki,
wielkie hale pełne wyspecjalizowanych procesorów zrobionych specjalnie pod kopanie bitcoinów. Co trochę zachwiało rynkiem, jak to się pojawiło, no bo na początku ludzie kopali na procesorach i na kartach graficznych, potem na chmurach, zakładając miliony nowych kont na Amazonie i nie tylko. Dlatego niektórzy polscy prowajderzy na przykład zabraniają kopania na VPS-ach, bo no, ludzie to robili, korzystając z promocji na dzień dobry kont. No, jest moc obliczeniowa, no to można tam uzyskać, nie wiem, 15 zł. Za wirtualne 100 zł, które każdy e-mail zarejestrowany dostaje. No to się opłaca, przecież jak zautomatyzować, to super. Co można zrobić z Bitcoinem poza tym? Można tym spekulować. A dlaczego ja mówię o Bitcoinie? Nie dlatego, że te wszystkie rzeczy wcześniej, tylko Bitcoin wprowadza bardzo ciekawy koncept, to ten distributed ledger. To jest coś, co dla nas, dla programistów, dla ludzi technicznych jest tak naprawdę, to jest istotne. Distributed ledger, czyli, jak jest ledger po polsku? Dziennik? Chyba dziennik. Ledger to jest taka struktura danych typu append only, czyli do niej się tylko dopisuje, z niej się nigdy nie kasuje. Wyobraźcie sobie księgowego, na przykład księgowego mafii. On po pierwsze będzie miał bardzo dystyngowany albo będzie bardzo dystyngowaną osobą i zawsze tym swoim ołówkiem gdzieś tam będzie dopisywał na końcu. Nie będzie skreślania, więc da się przejechać przez całą historię i stan na samym końcu uzyskujemy przez przeczytanie wszystkiego. W przypadku Bitcoina historia dzieje się taka, że kopię tego światowego ledgera, dziennika, jesteśmy w stanie dostać tak samo my, tak samo tutaj Wojtek, tak samo Kuba, jak będzie chciał, no będzie problem z rozmiarem, ale i chwilę to potrwa, się to synchronizuje, ale jeżeli słyszeliście eventual consistency, to każdy ma dostęp do pełnej historii transakcji. To znaczy, że jeżeli chcecie ukryć jakąś transakcję, to będzie problem. To znaczy, że jeżeli chcecie zrozumieć, w jaki sposób pieniądze krążyły, to jesteście to w stanie obecnie zrobić. No i Bitcoin jest poza tym drogi, a przez to, że jest drogi, w sensie jeden Bitcoin jest dużo warty nadal mimo spadków, to ludzie się dalej interesują tym jako alternatywnym środkiem do inwestowania. Powstały wehikuły inwestycyjne inwestujące w rynkach różnych kryptowalut. Samych kryptowalut jest parę set na świecie i powstają cały czas nowe i znikają nowe. I to jest bardzo ciekawy i bardzo dynamiczny rynek. No więc skoro Bitcoin ma w zasadzie tylko tyle, to może Ethereum. Ethereum nie da się kopać na wyspecjalizowanych procesorach, w sensie zostało tak, kopanie w Ethereum zostało tak zrobione, żeby się właśnie było na to odporne, ale się okazało, że bardzo dobrze kopie się na kartach graficznych. Jeżeli ktoś z was gra w gry, nie tylko w Wigilię i w Nowy Rok, to mogliście zauważyć, że karty graficzne stały się po pierwsze słabo dostępne, a po drugie dość drogie. Po pierwsze oczywiście dlatego, że Nvidia bardzo lubi swoje zyski, ale przede wszystkim dlatego był wielki popyt na karty przez kopaczy. Ludzie kupowali po 100, po 500, po samolot kart graficznych i w momencie, kiedy one tylko się były jakiekolwiek zrobione, to po prostu szły do kopania, dlatego że w przypadku Ethereum karta graficzna potrafiła zwrócić się w ciągu paru miesięcy. Jeżeli dla kogoś to jest science fiction, to taka sytuacja była na przykład, nie wiem, w połowie 2017 roku, to nie tak dawno temu. To wszystko jest bardzo żywe, bardzo, bardzo bieżące, to się wszystko bardzo dynamicznie rozwija. Ale tak naprawdę najciekawsza rzecz to jest Ethereum VM, ale jeszcze a propos tego. Kopanie Ethereum polega na tym, że podpinamy się do czegoś. No, najczęściej będziemy kopać w ramach jakiegoś pula, czyli będziemy z jakimiś innymi ludźmi współdzielić moc obliczeniową. No i w ogóle jest sam ten koncept. Co to jest kopanie? W przypadku Bitcoina sieć potrzebuje mocy obliczeniowej do funkcjonowania. Więc Bitcoin jest skonstruowany w ten sposób, że on nagradza ludzi, którzy ofiarowują swoją moc obliczeniową i jak ktoś przeliczy blok, to dostanie ileś bitcoinów. Na przykład 2 bitcoiny albo 4 bitcoiny za to, że jeden blok został przeliczony, podpisany i jest ciągiem transakcji, który został dopisany do tego distributed ledgeru, który obowiązuje na świecie. Z tego jest duży zwrot, w związku z czym jest potrzebna duża moc obliczeniowa, stąd ta skala przemysłowa. No i ponieważ ogólnie jednostkom albo nawet średnio bogatym zapaleńcom jest ciężko zrobić tego na tyle, żeby samemu być tuzem kryptowalut, ludzie organizują się w zespoły. W zespoły albo w pule, pool? No tak jak connection pool, tylko pool od kopania i wtedy jak pool dostanie nagrodę za to, że coś wykopał, to się dzieli między uczestników.
No, w tym momencie można sobie na przykład kupić 4 karty graficzne i kopać w domu. Można kupić tych kart 12, można dowolną liczbę. Można też swój pracowy komputer zaprząc do robienia efektu cieplarnianego na świecie za pomocą kopania i on sobie będzie kopał. Jak to wygląda z punktu widzenia użytkownika? Jest to banalnie proste. Wystarczy wziąć kawałek softu z internetu, odpalić na Linuxie, podpiąć, to sobie będzie działać, będzie się kopało i tyle. Komputer będzie generował ciepło, no bo to jest efekt uboczny pracy karty graficznej i będziemy dostawali tam jakieś tam skrawki Ethereum, Bitcoinów czy czegoś regularnie. Więc bardzo proste, bardzo niskie techniczne bariery wejścia. No, widzicie, że obudowy są bardzo minimalistyczne, dlatego że w zasadzie potrzebny jest mały, twardy dysk albo pendrive, trochę RAMu, jeden procesor i dużo kart graficznych. Ludzie robią bardzo ciekawe konstrukcje z PCI Expressami. Fajna rzecz do podyskutowania po wykładzie. Jedziemy dalej. Ethereum VM, czyli maszyna wirtualna od Ethereum. Dlatego Ethereum jest ciekawsze. Co ma Ethereum VM? Ethereum pozwala jeszcze, oprócz trzymania rozproszonego dziennika transakcji, pozwala na wykonywanie kodu operującego na operacjach zachodzących w sieci Ethereum. Ethereum to jest tak jak Bitcoin, alternatywna kryptowaluta, czyli sposób na wyrażanie wartości, ale oprócz tego system do pisania smart kontraktów. Smart kontrakty to jest nic innego jak kontrakty działające na rozproszonym dzienniku. Tam nie ma żadnej mega inteligencji, to jest po prostu soft, który jest puszczony w tym, tak jak programy w Javie są napisane w Javie, tak smart kontrakty są kodem puszczonym na distributed ledgers. Tam nie ma nic super inteligentnego, chyba że człowiek przed klawiaturą jest bardzo obdarzony potężnym umysłem. I co? Blockchain, distributed ledger, o tym porozmawialiśmy, ale nim przejdziemy dalej z distributed ledgerem, to kto z was kojarzy event sourcing? Ręka do góry. O, to tak 1/3 to jest optymistyczny szacunek. To zrobimy sobie szybkie przypomnienie event sourcingu, jak to działa. Albo jak banki działają, jak liczą pieniądze. No bo macie konto w banku, zakładam, hipotetycznie. Jak jest wyrażony stan waszego konta? No nikt nie będzie szalony, nikt nie zapisze konta jako pola i wartość pieniędzy na koncie jako tak w zasadzie wartość, numer konta i tyle, bo to by nie działało, bo nie dałoby się wtedy dojść do tego, jak to przyszło, kiedy, co i jak. No więc jest zapisywana historia transakcji. Historia transakcji, czyli przyszło mi 2000, trzeba zapłacić 500 za czynsz, trzeba zapłacić za prąd, trzeba zapłacić za coś. Te wartości są totalnie znikąd, jak się domyślacie. Ale o co chodzi? Struktura danych, która to wspiera, to jest po prostu taka lista transakcji. Dla każdego konta oddzielna, dzięki czemu jesteśmy w stanie powiązać listę transakcji z jednego banku z drugim. Jakby to jest bardzo wygodne, jeżeli jakaś na przykład policja będzie chciała dochodzić tego, co tam się w rzeczywistości podziało. Jak chcemy odczytać stan na 6 stycznia, to jest bardzo prosto. Mamy dwie transakcje, które nas obchodzą, to jest to 2000 i to jest i minus 500, czyli stan wynosi 1500. Super, banalnie. Stan na 15 stycznia, dochodzi nam jeszcze jedna transakcja, która nas dotyczy. Super. Za każdym razem, jak będziemy chcieli odtworzyć stan, trzeba przeczytać wszystkie interesujące nas transakcje i jesteśmy w stanie znaleźć stan. Do tego to ma taki fajny feature, że pisaliście kiedyś pewnie jakiś audyt albo jakąś obsługę audytowania operacji, które się dzieją w waszym systemie. To się da zrobić różnymi dziwnymi, lepszymi lub gorszymi sposobami. Natomiast w przypadku event sourcingu audyt jest w zasadzie za darmo, bo jesteśmy w stanie w każdym momencie powiedzieć dokładnie, jaki był stan systemu, bo wszystkie transakcje, które zmieniają jego stan, są zapisane do tego loga, dziennika, czy jakkolwiek to nazwać. No i na koniec, bardzo prosto, jesteśmy w stanie powiedzieć, że znowu jest 1500. Super. To w takim razie, jak to się ma do blockchaina? A więc blockchain, z waszego punktu widzenia, to jest coś takiego. Ludzie, którzy kodują w Javie, zrozumieją. Ludzie, którzy kodują w skali i zamienią sobie kształt nawiasów. Ludzie, którzy kodują w JavaScriptie, tylko... To nie wiem, no to jest... Ciężko będzie mi wytłumaczyć.
bądźmy bardziej poważni. Blockchain, czyli lista haszy, bo nie zapisujemy same transakcje, tylko zapisujemy hasze bloków, czyli blok bieżący wskazuje na blok poprzedni, dzięki temu mamy strukturę uporządkowaną. Blok to jest lista transakcji. Żeby transakcja znalazła się w bloku, musi być tam odpowiednio szeroko rozpropagowana, no i potem jest potrzebna ta moc obliczeniowa, o której wam mówiłem, stąd to kopanie, żeby podpisać taki blok, wyliczyć jego hasza. To wszystko musi spełniać pewne cechy. Akurat konkretne te cechy dla Bitcoina są inne niż dla Ethereum, więc nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły, bo to nie clue tego wszystkiego. Możemy na ten temat pogadać potem. Blockchain w takim razie jest rozproszoną bazą danych. Tylko i aż tyle. Nic więcej. Ale event sourcing, log, append only, czyli nam coś będzie puchło. Tu jest wykres przedstawiający rozmiar blockchainu od 2010 do 2017, podzielone na kwartały. Widzicie ładny wzrost. Wzrost jest taki, że na pewno producenci dysków twardych się bardzo cieszą. Na koniec kwartału czwartego 2017 roku wychodzi 175 tysięcy megabajtów. To już jest w przypadku notebooka całkiem pokaźny zbiór danych. Jak się domyślacie, to cały czas puchnie, ponieważ bitcoinów ludzie używają. I teraz co się robi w przypadku event sourcingu? W przypadku event sourcingu robi się snapshoty, czyli jak pamiętacie tamten styczniowy log, to w pewnym momencie, nie wiem, na przykład w marcu możecie stwierdzić, że nie przyjdą już raczej żadne transakcje modyfikujące styczeń albo dotyczące stycznia, albo po prostu możecie sobie zrobić taką transakcję, stan na koniec stycznia albo na dowolny moment, to jest tyle. Dzięki temu jak chcecie wyliczyć bieżący stan systemu, nie musicie przeczesywać wszystkich transakcji od zarania dziejów, bo to jest trochę mało wydajne. To się trochę słabo skaluje, więc lepiej zamiast patrzeć, jak spotykacie się ze znajomym, no i on się zapyta, co u ciebie, to nie będziecie mu opowiadali całej historii od swojego dzieciństwa aż do bieżącego momentu, no bo to opowiadanie samo będzie modyfikowało trochę waszą wspólną historię. To jest bez sensu, opowiada się od ostatniego spotkania. No więc to ostatnie spotkanie jest snapshotem, no bo wtedy się tam synchronizowaliście i potem znowu update po obu stronach i super, jedziemy dalej. I Bitcoin tego nie ma. Ethereum to ma. A inne mechanizmy to w zależności od implementacji. Dlaczego o tym mówię? Bo jak będziecie pisali jakieś proof of concept, jakieś eksperymenta prowadzili, mniej lub bardziej szemrane, dotyczące blockchainu, to fajnie jest zastanowić się na to, jak to wam może spuchnąć, jak bardzo dużo będziecie potrzebowali dysku i tak dalej, żeby podjąć świadomą decyzję. 150 GB czwarty kwartał, nie 175, przepraszam, przeczytałem złą liczbę. No i właśnie. Jakbyście mieli to zrobić, to należy zacząć od pytania dlaczego. Dlaczego nas interesuje blockchain i Bitcoin? Dlatego, że kiedyś, albo w przypadku dalej Poczty Polskiej, prawdopodobnie cały czas, ja chcę komuś, chcemy sobie przekazać informację o czymś, jakimś procesie. No więc człowiek sobie dokonuje jakiejś reprezentacji czegoś, na przykład kupiłem samochód, drodzy rodzice. Piszę to na kartce pocztowej, idę na pocztę, albo jeszcze lepiej, jakbym chciał telegram wysłać, telegram jest jeszcze lepszy, to ja sobie to zapisuję, co chciałem powiedzieć. Tam na poczcie pracownik poczty łaskawie to przeczyta, przepisze to w inne miejsce, będzie to przetwarzane, to jakąś magią pocztową to się tak stanie, że list idący z Londynu do Polski zawsze idzie 2 tygodnie, a w drugą stronę 3 dni. Gdzieś tam są zamieszani ludzie po drodze, no i potem osoba, która ma odebrać ten list, też będzie musiała dokonać, w zasadzie to skorzystać z interwencji poczty, listonosz jak dobrze pójdzie, nawet przyniesie. Tak samo działają systemy, działały systemy w fabrykach, w bankach, to wszystko było bardzo oparte na ludziach. Flow informacji bardzo prosty, medium było najczęściej papierowe, najczęściej kopiowane, kserowane i cały proces bardzo silnie oparty na białku. Na takim białku jak ja, na takim białku jak wy. Co znaczy, że słabo się skaluje, co znaczy, że jest podatne na błędy, co znaczy, że ogólnie działa wolno, no bo ja być może potrafię mówić czasem szybko, ale pewnych rzeczy mi się nie chce, poza tym muszę spać, muszę jeść, to jest bardzo niewydajne z punktu widzenia robienia dużych rzeczy. Kolejna era, cyfryzacja, komputery,
percepcją, czy tam odzwierciedleniem wielu rzeczy może być jakiś tam message XML-owy, stąd XML-e, XML-RPC, SOAP, REST. Znacie to aż za dobrze. Debugowaliście pewnie nie jeden raz. Wszystko działa przez internet albo przez jakąś sieć. W sensie komputery są w stanie ze sobą pogadać, to znaczy, że te systemy mogą działać wedle reguł zaprogramowanych między innymi przez was, wykonywać jakieś tam... Jest z tym jeden problem. Ile baz danych ma wasza firma? Tak w liczbie. Ile instancji tam jest? Tak 15, 100, 1000? Ile tabel? No ze 100 ktoś powiedział. Ja słyszałem o dużej instalacji systemu takiego trzyliterowego, bardzo popularnego, w którym liczba tabel podobno wynosiła tam dziesiątki tysięcy. Dla mnie to jest legenda, bo ja bym nawet tego nie chciał oglądać, ale być może takie rzeczy są. Ludzie używają Cassandra, ludzie używają MySQL-a, HBase'a, Oracle'a i Postgres'a i czasami wszystkiego w jednej firmie. Natomiast jest z tym pewien problem. Jeżeli to wszystko siedzi w tylu bazach, to no właśnie. Po pierwsze, dane są zduplikowane. Po drugie, rosną nam koszty, bo trzeba to wszystko zbackupować i tak dalej. Jest pewne opóźnienie, bo ja sobie to muszę zapisać do bazy. Ta baza, wiadomo, transakcja będzie trwała, ale także rozpropagowanie tego do backupu, do wszystkiego będzie trwało. Można zrobić coś, co się nazywa double spend. Przykład, jeżeli komuś obiecano wycieczkę do jakiegoś miejsca, albo miejsce w hotelu, albo miejsce w pociągu i potem go nie wpuszczono, bo sprzedano to miejsce dwa razy, to właśnie jest przykład tego. Bo co się robi? No i przykład sklepu internetowego i sklepu fizycznego. Ciężko jest zsynchronizować to, że ktoś kupuje online z tym, że ktoś kupuje ten sam towar w sklepie fizycznym. Fajnie by było, jeżeli sklep był na tyle cwany, że wie, że ma na przykład 3 płaszcze i te same płaszcze można sprzedać tylko 3 razy, ale jeżeli nagle 3 osoby jednocześnie wyklikają kup, a do sklepu przyjdą 3 osoby i one już mają ten płaszcz, no to przecież ekspedient nie wyrwie tego płaszcza, to trochę by było taka, to trochę siar. Więc żeby tego uniknąć, co można zrobić? No można mieć 6 płaszczy. Ale wtedy fajnie byłoby online powiedzieć, że się ma tak naprawdę 6 płaszczy, bo można obsłużyć potencjalnie 6 osób. No i połowy towaru nie trzeba trzymać tak w zasadzie po nic. No i właśnie tutaj pojawia się taki szereg problemów. Ogólnie chodzi o to, że te bazy trzymające reprezentację tego samego stanu, każda tam w swoim minimalnie innym wydaniu, kopiują te same informacje w te i we w te. Tak jak my. Niektórzy z was posiadają firmy, mogą się podzielić z urzędem skarbowym stanem swoich kont i spisem faktur też. No, podobny problem. Oni dzięki temu mają wielką bazę, którą potem mogą sobie porównać z czymś jeszcze i zobaczyć, czy to wszystko gra lub nie gra. I co? Jakby tak na przykład uprościć, jakby zrobić, żeby te wszystkie fakty, na których my operujemy poprzez jakieś medium, to było szerowane i to było jedno. No i właśnie tak uprościć. Wycinamy bazę, wycinamy mnóstwo rzeczy, albo one sobie mogą dalej żyć, ale te rzeczy, te źródła informacji, na podstawie których my podejmujemy decyzje i do których są zapisywane wyniki naszych decyzji, jakby to było wspólne między osobami, bytami, które wchodzą w interakcję, no to co? No to właśnie to potrafi blockchain. Czyli na ludzkie. Jak dwie firmy ze sobą handlują, to zamiast trzymać to w SAP-ie, w Oraclu, w Postgresie, MySQL-u, w Magento, słyszałem, że tutaj mamy obecnych na konferencji fanów, i w 5 innych systemach, to można te kluczowe fakty trzymać w blockchainie. Jeżeli blockchain będzie dzielony między organizacjami, to nagle pojawienie się nowej informacji będzie tak samo dostępne, tak samo czytelne dla wszystkich ludzi, którzy mają prawo czytać z tego blockchaina. Co więcej, wszystkie zainteresowane osoby będą miały dostęp do historii, do tych samych informacji. To jest pewna demokratyzacja. Tak samo jak z Bitcoinem. Na przykładzie Bitcoina każdy ma pełną historię transakcji. Więc jak ja kupię sobie paczkę zapałek i kupię sobie papierosy i zrobi się to regularne, to na przykład tutaj już kolega z pierwszego rzędu, który jest moim dzisiaj ulubionym pomocnikiem podczas prezentacji, będzie wiedział, że prawdopodobnie mam problem albo co najmniej jakiegoś palacza w rodzinie. No. Więc blockchain, czyli ten distributed ledger, rozproszony dziennik, jest rozproszony, jest immutable, czyli niezmienny, informacja, która tam weszła, będzie na zawsze i jest transparent, czyli jest taki, no, da się tam zobaczyć, co tam będzie. Oczywiście coś za coś. To, że jest immutable, rodzi pewne problemy natury na przykład prawnej. Kto z was się spotkał z tym, że nie wiem,
Wyobraźcie sobie sytuację, że sąd nakazuje wykasowanie jakiejś transakcji. No w banku jest to prosto. Bank potrafi odbić przelew, bank potrafi coś odwrócić, schować go. Z blockchaina, jeżeli poszło do bitcoinowego blockchaina, to jest praktycznie niemożliwe. To się da zrobić i to jest fajny temat na pogawędkę po, ale zaczęliśmy chwilę później, więc trochę wycinam. Ale jest to bardzo trudne, żeby to przeprowadzić, co prowadzi do pewnych ciężkich case'ów. Jeżeli przykładowo jakiś kraj zdelegalizuje obrazki kotów w jakichś konkretnych sytuacjach. No i ktoś chciałby dla hecy wrzucić takie pocięte obrazki kotów albo linki do obrazków kotów do blockchaina jako na przykład opis transakcji, to może nikt go nie powstrzyma. Takie rzeczy się dzieją, ludzie wrzucali inne obrazki pocięte albo linki do innych obrazków do blockchaina i to robi pewien problem, czy ludzie na terenie danej jurysdykcji są, w ogóle mają prawo posiadać kopię tego blockchaina, bo teoretycznie mają materiały związane z czymś niedozwolonym. Poza tym pełna transparencja, czy to jest coś, co jest dobre? Czy fajnie będzie, jeżeli taki blockchain, który tam waży, nie wiem, niedługo pewnie 500 giga, potem terabajt, potem jeszcze więcej, czyli ja tego nie przeanalizuję. Jakieś firmy, owszem, jakieś firmy będą miały bardzo wygodne źródło informacji na temat tego, nie wiem, jak lubię podróżować albo co lubię robić w wolnym czasie i w jaki sposób, to może nie do końca. No, pójdzie to w stronę takiej, że bez NASA się pełen blockchain bitcoinowy nie zmieści. To ma pewne ograniczenia. Co gorsza, w przypadku praktycznej użyteczności, jeżeli jesteście firmami, to chyba nie chcecie całemu światu rozgłaszać, z kim macie transakcje wszystkie możliwe, no bo to są informacje niejawne, to jest tajemnica handlowa i tego się nie mówi. No właśnie, challenges, czyli co, blockchain, wyobraźmy sobie, że cztery banki tradycyjnie chciałyby sobie zrobić blockchain między sobą, no mamy taką sytuację, że wszystkie fakty, wszyscy wiedzą o wszystkim. To w praktyce się nie uda. To w praktyce się nie uda, dlatego że banki bardzo lubią pilnować swoich informacji, banki bardzo nie lubią się dzielić informacjami aż za bardzo. Ja w sumie powinienem pilnować czasu. Więc w przypadku na przykład blockchaina opartego na Bitcoinie ta implementacja nie przejdzie. Ethereum i pochodne już umożliwiają zrobienie pewnych, jak to się ładnie po polsku mówi, permisji, schowanie pewnych transakcji, no ale to chodzi o to, żeby to miało było w miarę wygodne, bo jeżeli mamy, nie wiem, firmę ubraniową i dostawcę pierwszego, to bez sensu będzie, jeżeli ten dostawca z tą firmą ubraniową będzie miał jeden blockchain, potem ta firma ubraniowa z drugim dostawcą będzie miała drugi blockchain, żeby ci dostawcy między sobą nie wiedzieli, kto jak handluje. No bo to robi nam dokładnie ten sam problem, który miało usunąć, czyli mnóstwo baz, które są między sobą integrowane. Więc to nie tędy droga. Jest dużo eksperymentów, które próbują to rozwiązać. No i są też problemy, no bo kwestia bezpieczeństwa, niejawności pewnych informacji w szerowanym blockchainie jest duża, ważna i implementacji na rynku jest parę. O tym mówiliśmy. Druga rzecz jeszcze to jest zaufanie. Jeżeli mamy szerowany blockchain, to ja muszę ufać każdemu uczestnikowi, no bo nie mam możliwości, żeby zabronić tam temu użytkownikowi, hej, ty nie możesz wrzucić informacji, że kupiłeś albo sprzedałeś od niego po takiej cenie, nie zgadzam się. Bo co, no bo foch? No zrobisz sobie forka, no w przypadku Bitcoina to jakoś przeszło, w przypadku Ethereum to jakoś przeszło, w przypadku poważnej instytucji, no to raczej nie wyjdzie, no skończy się na procesach sądowych, no ale co, no to zabije całą technologię. Ale to znaczy, że jest dziura albo, nie, jest miejsce na inną implementację, która obsługuje ten problem. No i mamy use case'y. Use case'y, czyli gdzie można by zastosować blockchaina, żeby to było rzeczywiście sensowne. I absolutnie nie twierdzę, że ja wymieniam nawet połowę. Ja się nie zbliżę do połowy, bo tych, gdzie można zastosować blockchaina, jak zapytacie fanatyka, to on powie, że wszędzie, począwszy od smarowania chleba. Ja takim wielkim optymistą nie jestem, natomiast bardzo popularnym jest cyfrowa reprezentacja zasobów. Jak ja mam $100, chcę dać Wojtkowi $100, jak chcę zrobić to blockchainem, no to muszę pieniądze dać na blockchain. Jak się to robi, no nie położę $100 na komputerze, bo to nie działa, nie. Muszę zrobić jakiś token, czyli jakąś cyfrową reprezentację, no i to będzie $100 gwarantowane przez Andrzeja, na dobrą sprawę,
które ja potem mogę przekazać Wojtkowi i to w zasadzie staje się ekwiwalentem waluty. To tworzy bardzo ciekawe implikacje prawne, ale to znaczy, że jeżeli chcemy wymieniać się asetami za pomocą blockchaina, to jest super rozwiązanie dla firm, które mają duży wolumen transakcji różnego typu i chcą to uwspólnić. A także energia, bo no, kilowaty to kilowaty, więc fajnie się tak zlicza. Jeżeli jest firma, która ma parę oddziałów i chce wyliczyć, ile ma, jaki ma stan kont, to też będzie bardzo wygodna technologia. Cyfrowe wszystkie dzienniki, które mają być niezmienne, które mają się same rozpraszać. Przykład, wysyłanie płaszczy do kraju kwitnącej wiśni. Dlaczego? Ponieważ tam są ludzie bardzo czuli na jakość, więc jeżeli jakość towaru, który przyjdzie, jest beznadziejna, to będzie dużo zwrotu, co jest kosztem. A jeżeli są duże koszty, to fajnie byłoby zaoszczędzić trochę pieniędzy, więc na przykład można zapakować bardzo delikatnie i bardzo uważnie towar w paczki, a potem poprosić firmę kurierską, żeby było: słuchajcie, dbajcie o te paczki bardziej niż o wasze szczoteczki do zębów. I oni powiedzą: tak, tak, jasne. A potem wszyscy wiemy, co robią kurierzy. Przynajmniej legendarnie. I co na przykład można wrzucić? Drobną sondę, która będzie rejestrowała co 5 sekund temperaturę, wibracje, wszystkie parametry takiej paczki. No i tak, jeżeli dojdzie paczka na koniec i wszystko jest w porządku, to super. A w przypadku, kiedy nie, no to dobra, jak kontener zginie, to wiadomo, że coś się poszło nie tak. To jest taki jasny sygnał, ale jak kontener dojdzie, wydaje się, że wszystko jest okej, ale nagle płaszcze w środku zamokły albo zgniły, albo połowy nie ma, no to zaczynają się pytania, co poszło nie tak. Albo ktoś z was kupował dysk na Amazonie i ten dysk nie przyszedł, bo dostaliście puste pudełko. To jest... Takie rzeczy się zdarzają. Dołożenie kawałka elektroniki, czyli IoT i blockchaina, może być tutaj jednym z rozwiązań. Nie mówię, że jest, ale mówię, że może. Wszystkie tak samo dzienniki transakcji, wszystkie cokolwiek, co potrzebuje zapisać historię i być cyfrowe i się rozproszyć, teoretycznie można wyrazić za pomocą blockchainu. Kolejna rzecz, jak zrobić pieniądze związane z kryptowalutami, to są ICOs albo ICOs. Nie mówię, że macie to robić, ale możecie się spotkać. ICOs to jest Initial Coin Offering, to jest inny sposób pozyskiwania kapitału. Zamiast emitować papiery wartościowe, emituje się własną kryptowalutę. Rozgłasza się to wszem i wobec w internetach. Ludzie kupują tę kryptowalutę, licząc, że właśnie waszej kryptowalucie się uda, a innym nie. I te na przykład 10 tysięcy kotcoinów, które zrobicie, będą potem warte miliardy i dzięki temu to, że oni wam dali tylko 100 tysięcy złotych, to uczynię z nich milionerów. Pytanie, czy to wyjdzie, czy nie, to pozostawiam inteligencji każdego z was. Natomiast możecie się z tym spotkać. Co się z tym wiąże? Prawdopodobnie zrobienie sieci i całej infrastruktury dotyczącej jakiejś waluty, jakiejś kryptowaluty. Czasami to nie są publicznie dostępne rzeczy, tylko na przykład tokeny służące do wymiany informacji o zatankowanym paliwie. I takie rozwiązania się już pojawiają coraz częściej. No wiem, że w Krakowie jest firma, która robi bardzo dużo blockchainu i około projektów z tym związanych, więc podejrzewam, że do was, jeśli nie doszło, to dojdzie raz, dwa. Smart kontrakty, o których coś mówiłem na początku. Co to są te smart kontrakty? Kontrakty, czyli kod, wrzucony do blockchaina, czyli do tego rozproszonego dziennika i on sobie tam chodzi i funkcjonuje. Na przykład jeżeli ja dostanę pieniądze od Wojtka, to za każdym razem na przykład państwo jakieś może powiedzieć, że od każdego przelewu, który dostanie człowiek w wysokości na przykład 500 zł, należy jeszcze odprowadzić 100 w stronę dowolnej instytucji jakiegoś typu. Jaki jest tutaj haczyk? Kto tutaj jest programistą Jawy albo byłby w stanie czytać Jawę? No, prawie wszystkie ręce, reszta śpi. To jest przykładowy kod z Ethereum i mam dla was świetną informację, to jest w zupełnie nowym języku, więc jakbyście się chcieli nauczyć nowego języka, to super, a jak chcecie używać znanego wam języka Java do pisania smart kontraktów, to się nie da. Co znaczy, to ma swoje ograniczenia, zrobili własną VM-kę, czyli własną virtual machine, więc to, że Java jest jako VM rozwijana przez ponad 20 lat, zrobią lepszą własną. O co w tym chodzi? To jest przykładowy kod, więc nie będę go nawet omawiał, bo czas mnie goni, niestety. Ale to jest kod, który wrzucacie do blockchaina.
i ten kod tam sobie żyje. Jeżeli napiszecie kod przewidująco, to wasz kod będzie dało się go zupgrade'ować. Natomiast ja tu widzę pewien problem. Smart kontrakty tak domyślnie to są rzeczy, które wrzucacie i one działają już zawsze. Czy ktoś z was kiedyś napisał kod, co do którego jesteście pewni, że nie ma absolutnie żadnej sytuacji, w której coś mogłoby pójść nie tak? Co więcej, operowałby na pieniądzach i byłby rozproszony i w zasadzie zawsze już by był. Ja wierzę w swoje możliwości bardzo, bardzo mocno, ale tak daleko bym nie poszedł. Bogowie Linuxa znaleźli buga w grepie lub w sorcie po parunastu latach od stworzenia tych narzędzi też, więc przy pisaniu smart kontraktów warto jest wziąć pod uwagę to, żeby one się dały upgrade'ować. To czasami wymaga pewnej aktywności, no bo może się zmienić rzeczywistość biznesowa, może się pojawić jakieś nowe państwo, zniknąć jakieś państwo, stawki podatków się mogą zmienić. No wyobraźcie sobie, co by było, jeśli naliczanie podatków, na przykład dochodowego, byłoby wyrażone w smart kontrakcie. No to ten kontrakt musiałby być bardzo skomplikowany, bo musiałby działać dokładnie od do, a i tak ludzie by znaleźli jakieś sposoby, więc to się będzie rozrastać i to będzie skomplikowane, więc utrzymanie smart kontraktów będzie bardzo ciekawą dziedziną programowania na pewno. Więc czemu ludzie się tak ekscytują? A tu jest miara tego, jak się ekscytują. To są instytucje i tylko dotyczące financial technology, czyli w ogóle usług finansowych z 2015 roku jest ten slajd. Tych logo jest bardzo, bardzo dużo. Teraz próbowałem znaleźć, ale już nikt się nie podejmuje, ich po prostu są tysiące. Bo ja powiedziałem na początku o chyba 26 tysiącach projektów dotyczących blockchaina, z czego 90% już upadło. No to są gigantyczne liczby i ten hype niestety cały czas rośnie. Stąd się wzięła taka moja moralna misja, że ja chcę wam powiedzieć, jakie są podstawy blockchaina, żebyście potem umieli podjąć jakieś bardziej świadome decyzje, niż wierzyć dowolnemu sprzedawcy jakiejś dużej firmy. No i teraz, ponieważ podnosiliście ręce na moje pytanie o Jawę, jest pytanie, co z Jawą? Jeżeli chcielibyście użyć Ethereum, no to możecie, jest klient do protokołu, ale kod będziecie pisali nie w Jawie. Tutaj jest jakiś tam ten. Natomiast jest implementacja blockchaina, która zawiera permisje i działa na JVM-ie. Jak ktoś jest fanem Kotlina, to się jeszcze bardziej ucieszy, bo to jest w Kotlinie napisane. Dlaczego o tym mówię? Bo możecie pisać, dzięki Kordzie można pisać kontrakty działające na JVM-ie. Na pewno można pisać je w Jawie i w Kotlinie, dlatego że po pierwsze pisałem, po drugie ich tutoriale tego dotyczą. Być może inne języki JVM-owe też będą działać, ale tego wam nie obiecam. Natomiast no to, że to jest Java, więc wszystkie wasze biblioteki, wszystko nagle jest używalne, no to super. Koda nie jest blockchainem, to znaczy, że to nie jest taki blockchain w klasycznym wydaniu, że wszyscy wiedzą o wszystkim, tylko uczestnicy wiedzą o tych faktach, o których mają wiedzieć. Więc jeżeli ja z Wojtkiem tutaj coś mamy swoje szemrane interesy, to ja tutaj na przykład, jeżeli jeszcze w naszej sieci zaufania byłby na przykład Kuba, to jak ja bym z Kubą miał niezależne interesy od tych moich z Wojtkiem, to one by się nie widziały. Ja widziałbym oczywiście wszystkie, no bo mnie dotyczą wszystkie te fakty, ale Kuba widzi swoje, więc jakby jeszcze Kuba miał tutaj na przykład z Marcinem jakieś swoje szemrane, to ja bym o tym nie wiedział, no bo jak? Bo nie mam ku temu uprawnień. Więc dobry wybór, jeżeli macie różnych ludzi, różnego typu organizacje do użycia i potrzebujecie permissions. Jest open source'owy, oczywiście, jest też wersja enterprise, więc jak chcecie zapłacić im za support, to też się da. Różnice w feature'ach, nie wiem w tym momencie, jak to wygląda. Nie jestem ich sprzedawcą, pracuję w zupełnie innej firmie, więc o tym też możemy pogadać potem. No i sieci. Dlaczego te sieci? Dlaczego te permissions? Bo jeżeli chcemy mieć informacje, które są niejawne dla kogoś, to mamy dwa wyjścia. Albo zrobić niezależną sieć i wtedy w jednej ktoś wie, w drugiej ktoś nie wie. Sprawa jest prosta. Tak jak na papierze napiszemy ściśle tajne, czyli no wiadomo, dostaję, to tego nie czytam. No. W praktyce wiecie, jak to działa. Potem na śmietnikach są informacje medyczne i ludzie się przypadkiem dowiadują. Ktoś gdzieś się włamie, ktoś gdzieś podepnie pendrive'a i pojawiają się problemy. Fajnie by było, jeżeli tych sieci można byłoby mieć mniej, no bo każda sieć blockchainowa to jest tak samo jak każda sieć
jakaś inna. Mnożenie bytów jest trochę niewydajne, mnożenie, komplikowanie infrastruktury i architektury jest trochę niewydajne, w związku z czym nieposiadanie permissions ani jakieś tam visibility controls jest trochę radosne w praktycznym zastosowaniu. Oczywiście na prototyp się nadaje. Jak to wygląda w kordzie? Za pomocą diagramu ludzie widzą te fakty, o których muszą widzieć. Są też inne technologie, które mają te same cechy. Ja broń Boże nie wymieniam nawet połowy, nie wymieniam wszystkich, ale ważna rzecz, ponieważ ta sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Jak będziecie robili coś w tym kierunku, to musicie zrobić własny research. Oczywiście ta prezentacja może wam pomóc, natomiast sytuacja na dany dzień za 2 miesiące może wyglądać zupełnie inaczej. Ktoś może coś ogłosić, ktoś może zniknąć z rynku, ktoś się może pojawić, ktoś może kogoś przejąć, to się cały czas dzieje i to jest bardzo, 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 bardzo dynamiczne. Przykład kodu w kordzie, tak na dobry koniec. Już mówiłem, że niestety wszelkich dem na żywo nie będzie, ponieważ raz, że to jest hotelowy internet, a dwa nawet mam nie swojego laptopa, więc trzymamy się slajdów. Jest kod. Ktoś rozpoznaje język? Ja słyszałem Kotlin, tak, to jest język z jakiejś Kotliny i jest haczyk. Ile to będzie działać? Możecie mówić, co wam się na język przyniesie. Odpowiedź tyle, ile trzeba. Pan brzmi jak konsultant, który szuka pracy. Ktoś by mógł powiedzieć, to zależy. To też byłaby dobra odpowiedź. Natomiast o co... jest jedna odpowiedź, którą można udzielić tak z marszu. Nie wiem. Dlaczego nie wiem? Dlatego, że smart contract, czyli kod, który wykonuje się na transakcjach, może wymagać jakiejś aktywności od drugiej lub trzeciej lub po prostu od uczestników tej transakcji. On może na przykład generować nowy transfer, który musi zostać przyjęty, w związku z czym nie dość, że macie I/O w tym, nie dość, że macie sieci, które są zawodne, to jeszcze macie oczekiwania w stosunku do zmiany stanu. Możecie mieć token, który na przykład może być kontrakt, który będzie czekał, aż ktoś zrobi nowy token i go wrzuci gdzieś specjalnie i to podpisze, w związku z czym to może taki kod potrafi trwać dniami, może trwać miesiącami. Nie mówię, że powinien, nie mówię, że to jest dobra praktyka, tylko nie da się uniknąć sytuacji, w której by to tak było. No więc w waszym poszukiwaniu technologicznym będzie też problem taki, że to oczywiście ma być wydajne, ale problemy w przypadku działania smart kontraktów będą takie, że smart kontrakty potrafią się wykonywać, one będą wisiały, dopóki się nie skończą, dopóki wszystkie strony nie podpiszą, a mogą mieć, nie wiem, Dzień Niepodległości, wszystkich świętych i całą rzeszę innych świąt i nie wiem, hinduskie jeszcze Holi i tego jest dużo, ponieważ to dotyka instytucji, to dotyka ludzkich czasami akcji, wymaga podpisywania kontraktów, ponieważ reprezentuje to jest cyfrową reprezentacją rzeczywistości, no to może trwać dowolny czas, więc update'owanie takich rzeczy będzie ciekawe. Dlatego wspominałem wam o event sourcingu, bo fajnie, dobrze jest rozumieć, jak reprezentować informacje, żeby one nie były gdzieś ulotne w pamięci, no bo wtedy, jeżeli stan kontraktu w trakcie jest tylko w pamięci komputera, nie jest zeksternalizowany, a wy potrzebujecie zresetować maszynę albo zakładacie, że maszyna może się wyłożyć, to potem co? No to tak nie będzie, więc Korda na szczęście trochę z tego rozwiązuje. Jest całkiem niezłym rozwiązaniem pod tym względem. Używa Fibers, czegoś, co będzie w JDK, jak skończą na dobrą sprawę. Natomiast oni pod spodem używają Fibers, w związku z czym powoduje to spory narzut wydajnościowy na działanie komputera, ale to symuluje posiadanie, nie wiem, miliona wątków jednocześnie chodzących, bo każdy kontrakt sobie chodzi niezależnie, jeden nie wchodzi w drugiego, jeden nie chodzi w drogę drugiemu i w tym się nie da zrobić synchronized, tylko synchronized trzeba zrobić tak formalnie, że ja oczekuję czegoś od innego uczestnika tego. Chcecie spróbować kordy, jest w internetach, to się łatwo ściąga, są dość dobre tutoriale. Podsumowanie. Która technologia jest najlepsza? Oczywiście to zależy od tego, co potrzebujecie zrobić. Linki, które warto przeczytać, przede wszystkim event sourcing. Nim zaczniecie czytać papiery dotyczące blockchainu, przeczytajcie event sourcing, to wam więcej da prawie na pewno.
szczególnie w szerokim ujęciu czasowym. Jak będziecie musieli wybierać technologię, to bądźcie bardzo niewierni, w szczególności sprzedawcom, bo tam się bardzo dużo zmienia, bardzo dużo rzeczy jest naciąganych, jest straszny hype, a z dużym hypem jest związana. No, no to co to musi robić? Czy to mi ugotuje kawę? Jasne, kawa na blockchainie, żaden problem. Nasza technologia to zrobi. Za miesiąc będzie. Przede wszystkim blockchain z mojego, z waszego punktu widzenia jest rozproszonym data storem. To znaczy, że czasami go możecie wcale nie potrzebować. Ktoś może chcieć blockchainu, bo to jest modne, a tak naprawdę Cassandra albo zwykły MySQL wam zrobi robotę. Ekosystem jest bardzo dynamiczny, zmienia się codziennie. Naprawdę codziennie, więc jeżeli ktoś chce to śledzić, to pójdzie na to trochę energii, no ale jeżeli trzeba rzeczywiście użyć blockchainu, to trzeba spędzić swoje i dowiedzieć się co i jak. Jeszcze raz o mnie, to już wszystko mówiłem i jakby ktoś potrzebował slajdów, to bardzo chętnie wyślę na maila. Pytania. A jak nie, to obiad. Nie ma pytań. W takim razie, żeby pójść na obiad, to trzeba podnieść dwie ręce do góry i zacząć nimi rytmicznie w siebie.